Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Jasna strona Białej Gwiazdy. Dzisiaj troszkę eksperymentalnie, bo obsługa tradycyjnego studia profesjonalnego w rozjazdach nie mogła nam pomóc, ale tyle się działo wokół Wisły Kraków, że trudno pominąć milczeniem te mecze z Wisłą Płock, mecz pucharowy ze Stalą Mielec, a przede wszystkim wielkie derby Krakowa, które nas czekają już w niedzielę. Jest ze mną stały ekspert programu Piotr Jabor. Witaj Piotrek. Dzień dobry, cześć. Przejdźmy może chronologicznie do tego meczu z ubiegłego weekendu z Wisłą Płock, bo w mojej opinii to był jeden z najsłabszych meczów, o ile nie najsłabszy za kadencji trenera Petera, trenera Guli, bo tak naprawdę Wisła zeszła mentalnie z boiska po stracie pierwszego gola. Ten mecz wyglądał tak, że dopóki było 0-0, Wiślacy dobrze weszli w to spotkanie, stwarzali sytuację, natomiast no, skuteczność wołała o pomstę do nieba. Na przykład Felicio Braun-Forbes, który zazwyczaj z 10 metrów trafia do bramki, a nie obok niej. Później była dobra główka Alana Urygi, ale też niecelna. Więc tak naprawdę Wisła zamiast prowadzić po tych 20-30 minutach, jeden wypad, jeden stały fragment gry Płocczan, 0-1 i nic, powietrze zeszło po prostu. A im było więcej zmian, tym gorszy był obraz gry zespołu. To jest ogólnie problem Wisły Kraków ostatnich tygodni. Jak tylko Wisła dostanie takiego dzwona, gonga, to nie jest w stanie się podnieść. Tutaj nie ma knockdownów. Każdy knockdown kończy się knockoutem Wisły Kraków. O ile Wisła ma te swoje 10-15 minut mocne, ja jestem, jak wiesz, świeżo po konferencji z trenerem Michałem Probierzem. Do tego przejdziemy przed derbami, tak. Tak jest, ale jeszcze nawiążę, tylko tyle mówię, wiem, znam trenera Gulę, wiem, że oni 10-15 minut pierwsze mają mocne, mają w pressingu. Tak jest z Wisłą, tylko potem jak Wisła oberwie, dostanie bramkę, to nie jest w stanie się podnieść. Ta drużyna pęka, nie ma lidera, nie ma kogoś, kto tą drużynę jest w stanie podnieść i potem zaczyna się rzeź. Rzeź tak jak w meczu z Lechem, jak w meczu ze Śląskiem Wrocław, no i też z Wisłą Płock. No Wisła dostała, oberwała w głowę i po prostu była już zamroczona do końca spotkania. Zdumiewające jest to, że ta Wisła Płock naprawdę nic wielkiego nie musiała zrobić. Ona oczywiście miała kłopoty też kadrowe, bo nie miała Furmana. Wolski nie za bardzo miał z kim tam pograć, ale wiedziała o tym Wisła Płock, że Krakowianie mają problem ze stałymi fragmentami gry, z kryciem przy tych stałych fragmentach gry i to do bólu wykorzystali. Dwie identyczne niemal wrzutki na pogranicze 5 metra pola bramkowego, gdzie wiedzą też Płocczanie i wie też cała liga, że Mikołaj Biegański to jest bramkarz, który na linii jest świetny, ma niesamowity refleks, natomiast ma problem z oceną tych piłek, czy wychodzić, czy nie wychodzić na te piąty metr, na ten piąty metr. Przegrana główka przy pierwszej bramce, bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Przy drugiej wydaje mi się, że wybrał źle, bo wyszedł za późno, zatrzymał się w pół drogi i w efekcie zostawił pustą bramkę i leciutka główka wpadła do bramki. No tak, to prawda. Znowu mnie Mikołaj Biegański dał plamę, no odsłonił tą bramkę. No niestety to jest trochę podobna sytuacja jak w meczu z Termaliką, kiedy on robi ruch do środka, okazuje się niepotrzebnie, ale jak ten ruch zrobi, to już jest za późno, jest pozamiatane, zostawia 2-3 metry, wystarczy tam kopnąć piłkę. Mimo, że sytuacja inna, boiskowa, bo strzał nogą, to jednak powód taki sam. No, Wisła, ja liczyłem, w ostatnich 6 meczach ligowych strzeliła jedną bramkę i to jeszcze nie jest jej największy problem, bo większym jest to, że straciłaś aż 14 goli. Wyobraź sobie, że grasz mecz i przegrywasz go 1-14. Ogromny, wielki mecz i tak to wygląda w przypadku Wisły Kraków. No niestety drużyna jest w potrzasku i o ile wcześniej mówiliśmy o tym, że ma problem ze zdobywaniem bramek, tak teraz ta defensywa zaczyna naprawdę kuleć. Trener Gula zaczyna szukać różnych ustawień, próbuje komponować Urygę, przesuwać Frydrycha, wprowadził Serafina Szotę i cały czas jesteśmy tutaj na takim jednym wielkim eksperymencie. Nie widać, żeby ten eksperyment kończył się jakimś mądrym w tym momencie wnioskiem. Wisła też w Płocku z imienniczką zawiodła też biegowo, bo wiadomo, że ona miała więcej piłki, ale tak dziwnie się składa, że akurat te mecze, w których ona ma więcej piłki, to przegrywa na ogół. Tak było chociażby z Lechem Poznań, ta sromotne lanie, a z kolei w Zabrzu, gdzie więcej piłki miał Górnik, Wiśle udało się wygrać. Natomiast tutaj dystans Wiślaków był 109 kilometrów, Wiślaków z Płocka 115 prawie kilometrów, więc nawet pod tym względem Płoczanie byli górą.
pod względem sprintów, tak samo 104 sprinty Płocczan, 95 Krakowian, szybkich biegów takich w zakresie 19,8 do 25,2 km na godzinę, Wisła Płock 533, Wisła Kraków 500. Najdłuższy dystans w meczu pokonał w Płocku dwóch piłkarzy, Gerbowski 11,6 km, w Wiśle Kraków najwięcej biegał Żukow Georgii 11,22 km, ale tak szczerze ci powiem, trochę jak Żyd po pustym sklepie, tak z tego przysłowia, bo nic z tego biegania Żukowa nie wynikało, podobnie jak nie wynikało nic z gry Szkwarki. Druga linia była niedostarczająca piłek do ataku, więc ten mecz tak naprawdę to jedno wielkie rozczarowanie. Ja mam wrażenie, że ostatnio każdy nasz program możemy podsumować tym, co mówię chyba co tydzień, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać, bo ta Wisła biega, próbuje łapać tą piłkę, próbuje nią grać, a rywale tylko cios za ciosem wyprowadzają. No niestety coś w tej Wiśle nie gra. No niby ambicjonalnie nie można nic odmówić, niby jest bieganie, jest jakieś zaangażowanie, ale taktycznie to wszystko jest rozsypane. Tak bardzo, że mi się nie chce wierzyć, że trener Gula mógł do czegoś takiego doprowadzić, bo to jednak jest fachowiec, no to jest człowiek, który trochę już w piłce osiągnął i który rzeczywiście ma pomysł na tą drużynę i pokazywał w niektórych meczach, jak na przykład z Legią, jak z Zagłębiem Lubin, że on potrafi drużynę przygotować, tylko problem jest taki, że te mecze były 3, może 4 i w momencie, kiedy myślimy, że Wisła jest w stanie się odbudować, wygrywa spotkanie, buch, znowu obrywa. I tak jest po prostu, ta sinusoida cały czas trwa i wygląda bardzo słabo, bo w tym momencie jak ktoś to teraz napisał chwilę przed naszym programem, przeczytałem, były statystyki, ktoś napisał, że cały czas jest bardzo słabo, ale stabilnie, bo tak jak w tamtym sezonie. Patrząc na statystyki Instat Index, no to najlepiej oceniony został Młyński 248, 237 Szota i 236 Uryga, no ale po stronie Płockiej Wisły, no to Sekulski strzelec dwóch bramek, 302, Wolski 272 i Szwok 243. I tak naprawdę to był mecz taki, w którym można było tej Wiśle Płock, chociażby przy remisie, zachować status quo i być przed nią, a pokonując ją trochę i odskoczyć tabeli, to efekt był taki, że Krakowianie dali się wyprzedzić Płocczanom, skutkiem czego są tuż nad strefą spadkową i jeżeli Legia Warszawa, która jest pogrążona w głębokim kryzysie, poradzi sobie w tych dwóch meczach zaległych, które będzie grała, jeden z nich to tuż przed świętami, w grudniu dopiero będzie grała, jeżeli sobie ona poradzi w tych meczach i zapunktuje solidnie, no to się może okazać, że Wisła Kraków będzie po prostu akurat w strefie spadkowej, jeżeli dobrze nie zapunktuje, bo tak naprawdę tak, jest jeszcze Brookbet Termalika, która ma mecz zaległy i nawet gdyby go wygrała, no to ma punkty straty, ale Legia Warszawa ma tych punktów 5 straty, musiałoby wygrać dwa mecze, żeby obydwa mecze... Jeden z nich ma z Termaliką, więc tam gdzieś ktoś tu te punkty... No ktoś tu pogubi, dokładnie, no więc no raczej no może ta czerwona latarnia jeszcze nie grozi, ale umówmy się, te straty punktowe się robią już niewielkie tej czwórki pościgowej Krakowian. Natomiast też pamiętajmy o takich niekorzystnych faktach dla Wisły Kraków, że Brookbet Termalika zaczyna punktować, że do tej niezłej gry, która zawsze tam była, dochodzą teraz punkty i jeżeli oni utrzymają podopieczni trenera Lewandowskiego tę krzywą wznoszącą, no to się może okazać, że za chwilę Wisła Kraków będzie w tarapatach. Ale przejdźmy też do tego, co się działo 3 listopada. Wiślacy wyprawili się do Tychów na starcie z drużyną, która no nie jest w czubie, umówmy się, pierwszej ligi, Fortuna pierwszej ligi, jest gdzieś tam na miejscu gwarantującym baraże. I tak ci powiem, po tej pierwszej połowie, bo oglądałem z uwagą to spotkanie, to tam gdyby prowadził GKS Tychy 3-1, to nic by nie mogła Wisła Kraków powiedzieć. Po prostu Mikołaj Biegański obronił dwie stuprocentowe sytuacje i to takie strzały gdzieś naprawdę z bliska. I okazało się, że no jest wsparcie z nim niesamowite. No a akcja, którą przeprowadzili Wiślacy, no to jedna taka, pewnie jakby 99 razy ją powtórzyli, to by pewnie nie wyszło, bo i zagranie Szkwarki, które było na lewą stronę takie dosyć, powiedzmy, dosyć konkretne,
Też w pełnym biegu dośrodkowanie pod bramkę w wykonaniu Hanouska, też konkretne. No i oczywiście to, co zrobił Młyński, no to palce lizać, bo wbieg za linię obrońców, przyjęciem zgubił dwóch obrońców i bardzo ładnym technicznym strzałem zdobył bramkę. Natomiast sytuację, co z tego, że Wisła kryje strefą, jak to Tyszanie mieli tyle swobody w polu karnym, że tylko Biegańskiemu Biała Gwiazda zawdzięczała to, że nie było już po meczu, po pierwszej połowie. Jak ja szukam pozytywów w Wiśle Kraków, to chyba jestem jeszcze bardziej przerażony tym, co widzę na boisku, bo pozytyw po meczu w Płocku jest taki, że grupa pościgowa człapie i na razie tej Wisły nie łapie i ta przewaga jest na razie spokojna, kilkupunktowa i to jest pozytyw z Ekstraklasy, a z Pucharu Polski jest taki pozytyw, że Mikołaj Biegański w końcu był man of the match, taki co nie można mu nic zarzucić, no tylko pytanie, czy jadąc na boisko pierwszoligowca jedziesz po to, żeby robić bramkarza bohatera. No wręcz przeciwnie, powinieneś mu dać urlop w takim meczu, a nie robić wszystko, żeby on zasuwał i obijał się raz w lewo, raz w prawo, bo prawda jest taka, że oczywiście Wisła też miała swoje sytuacje i mogła zdobyć tych bramek więcej, ale gdyby w pewnym momencie ten wynik zakręcił się koło remisu, koło jakiejś dogrywki, no to byłaby znowu jakaś katastrofa w wykonaniu Krakowian i wolę nie myśleć, w jakich humorach by do tych derbów podchodzili, ale wracając do Pucharu Polski, no jestem o tyle jakby zadowolony, myślę, że ta regula powinien być, że ma nadzieję, że ta trampolina w końcu ich odbije. Ta trampolina parę razy już nawaliła, no bo ze Stalą Mielec Wisła wygrała w Pucharze Polski, miała się odbić, no to przegrała bodajże z Pogonią Szczecin. Miała się odbić po wygranej w Zabrzu, no to przegrała ze Śląskiem Wrocław. No to wszyscy mają teraz nadzieję, że jak nie teraz, no to kiedy, więc trampolina Stychów ma zadziałać w derbach i później do końca sezonu. Tylko tyle, że patrząc jak ten mecz wyglądał i jak gra Wisła Kraków, to obawiam się, że po raz kolejny po prostu niewiele z tego może być. Nawet jeżeli komisja ligi anuluje kartkę Felicio Brown-Forbesa, który w Płocku był faulowany przez Rzeźniczaka, oczywiście rozpędzając się go gdzieś tam zahaczył, i tak naprawdę w drugą stronę powinna być decyzja, sędzia wyjął, pokazał mu żółtą kartkę, która go eliminuje, no to nie wiadomo, czy Brown Forbesowi wyjdzie taki mecz jak w Mielcu, gdzie on wchodzi z ławki i w krótkim czasie zdobywa dwie bramki. Pierwsza to tak naprawdę po indywidualnej akcji, bo jednak odwrócił się z piłką do bramki, w kierunku bramki, zgubił obrońcę i z lewej nogi bardzo ładnym strzałem przy słupku zdobył drugą bramkę, ale też umówmy się, też GKS Tychy wtedy się usłaniał z nóg, bo pierwszoligowiec grając tak naprawdę z nadmiarem ambicji w 60 minutach spalił wszystko, co miał, bo chciał się pokazać na tle drużyny z wyższej klasy rozgrywkowej. No i wtedy już było łatwiej takiemu świeżemu piłkarzowi jak Felicio strzelać te bramki. Wracając do derbów, to się może okazać, że nawet on, gdy będzie mógł grać, że nie będzie po prostu na tyle produktywny, że tak naprawdę dwa strzały i dwie bramki. Mówię, że pierwsza bramka to jakby indywidualna akcja Forbesa, druga bramka to już była indywidualna i jeszcze sześciu zawodników z GKS-u Tychy, którzy robili wszystko, żeby Forbes mógł ich objechać łącznie z bramkarzem i tylko dzięki temu zdobył bramkę. Napastnicy to jest drugi problem Wisły Kraków, bo Forbes i Kliment w lidze nie strzelili gola od 2 miesięcy. Prezes Dawid Błaszczykowski mówił, że do niedawna niektóre kluby Ekstraklasy zazdrościły mu dwóch takich napastników, a dziś patrząc na statystyki Klimenta i Forbesa, to w niektórych klubach to nie byłby napastnik ani 3, ani 4. Więc wiemy, że oczywiście że są dobrzy zawodnicy, ale na razie ze skutecznością jest ich fatalnie. Co do żółtej kartki Forbesa, no komisja ligi raczej częściej anuluje kartki, które były takim rażące przez coś, co sędzia nie zauważył, albo źle ocenił, albo dał nie temu zawodnikowi, co trzeba, a raczej nie, jeżeli chodzi o subiektywną ocenę siły faulu, więc wydaje mi się, że tutaj może być problem. No drugim problemem jest Kliment, który jest chory i cały czas Wiślacy czekają na jego wyniki badań. No jeżeli dostanie zielone światło, zagra w niedzielę. Jeżeli nie, to pytanie w ogóle, czy Gula ma się wygłupiać z graniem z jakimkolwiek napastnikiem, no bo widzieliśmy, jak zagrał Hugi Tychach, no to Gula próbował jakiejś opcji, ale ta opcja kompletnie nie wypaliła. Według ciebie jest jakimś sporym atutem dla Krakowi to, że miała jednak dłuższy odpoczynek, bo z Pucharu Polski wymiksowała się już w pierwszej rundzie i nie musiała grać w środku tygodnia meczu, więc zawsze to taki czas na naładowanie akumulatorów, na
na przygotowanie tej optymalnej jedenastki. To może być rzecz, która gdzieś, zwłaszcza w drugiej połowie, przechyli szale na którąś ze stron? Między tymi meczami Wisły z GKS-em Tychy, a z Krakowem aż 5 dni, więc na to bym nie patrzył. Patrzyłbym na to raczej pod kątem plus dla Wiślaków. Po prostu wygrali. Gdyby oni się mieli siedzieć z głowami zwieszonymi przez tydzień po tym, że przegrali z Wisłą Płock i że grają kolejny mecz, który mogą przegrać, to by było średnio. Oczywiście, gdy przegrali w Tychach, no to wtedy był to absolutnie niepotrzebny dla nich mecz w Pucharze Polski. Ale że wygrali, no to może myślą, że są w stanie się w jakikolwiek sposób tej Krakowi postawić, która, no nie oszukujmy się, byłem na meczu Krakowi z Radomiakiem i mimo, że Krakowa przegrała ten mecz, to ta drużyna wie, co ma grać. To już nie jest tak Krakowia, z której śmiało się pół ligi, że to są tylko dośrodkowania. Ta Krakowia zaczyna naprawdę łapać sensowne pomysły, a żeby na przykład sobie to uzmysłowić, to kibice Wisły, jeżeli mają ochotę, mogą zobaczyć, jak Krakowia strzeliła na przykład bramkę w Lubinie. To już jest bardziej naprawdę, żeby nie być gołosłownym, ale to fragment, który bardziej przypominał hiszpańską tiki-takę niż angielskie wrzutki, więc naprawdę Krakowia gra nieźle i Wisłę czeka w niedzielę bardzo trudne spotkanie. No i Michał Probierz też ma chyba w kim wybierać, bo kadra tego zespołu jest naprawdę bardzo szeroka i też przede wszystkim pasy mają, wydaje się, za sobą ten kryzys z początku sezonu, gdy plątały się w dole tabeli, grały głównie obcokrajowcami, tam Polacy się prawie nie pojawiali poza młodzieżowcami, którzy są obligatoryjni. Teraz trochę ich jest więcej, wejdzie czasami Rakoczy, coś strzeli czasem, więc wydaje mi się, że ta paleta, którą ma Probierz, jest bogatsza w kolory. To na pewno, no Kamila Pestkę chciał Paulo Sousa oglądać w meczu z Radomiakiem. Zanim go dopadkowi. Tak, gdyby nie koronawirus, to pewnie by się pojawił przy ulicy Kałuży, a przy Raymonta, ale się nie mylę, tego jeszcze nie było i też, umówmy się, nie bardzo miałby kogo tam oglądać, jeżeli chodzi o Polaków. No ci młodzi Polacy w Krakowi, to się to wszystko pozmieniało, to będą niesamowite derby, bo to Wisła miała stawiać na młodych chłopaków i próbuje i stawia rzeczywiście. Szota nie jest najgorzej, Plewka, no ale jednak trener Probierz ma Myszora, Rakoczego, Pestkę, Lusiusza, no ma takich piłkarzy, którymi naprawdę jest w stanie coś zrobić. No do tego też ma problemy tam w ofensywie, no bo próbuje Van Amersfoorta, on tak sobie średnio radzi, no to ostatnio trochę skórę Probierz, bramkę zdobył, skóry nie uratował, ale bramkę zdobył Piszczek, cały czas też tam trwa wyścig z czasem, że może Marcos Alvarez zagra w Krakowie. No Krakowie też ma swoje problemy, no tylko nie są to problemy pokroju 1-14 w ostatnich 6 meczach albo problemy pokroju napastnicy nieszczelający goli od 2 miesięcy. Wracając, wymieniłeś Serafina Szotę. Czy według ciebie dla Guli to może być takie zapalenie czerwonej lampki dla tego młodego stopera ciągle po tym błędzie? I to właściwie to nie był pierwszy, tylko już drugi błąd w Mielcu, który, znaczy nie w Mielcu, tylko w Tychach, który kosztował Wisłę utratę bramki i chwilę kłopotu, chwilę nerwowości. Była to oczywiście bramka na 1-1. Dla mnie by to, gdyby to był pierwszy błąd w meczu, przy wyprowadzaniu piłki, taki wynikający z niechlujności, z nadmiernej pewności siebie, z takiego ślamazarności, no to bym absolutnie go rozgrzeszył. Natomiast jemu się taki błąd już zdarzył w pierwszej połowie i cudem, naprawdę cudem, ryzykując wejście w ślizgiem tam od rzutu karnego, naprawdę dużo, dużo nie brakowało, żeby wszedł w nogi przeciwnika, a nie w piłkę. Ale drugi raz, jeżeli ty pamiętasz, że paręnaście minut wcześniej, jeśli chodzi o czas gry, zrobiłeś coś takiego i ty już nie grasz tak bezpiecznie, tak? No bo z jednej strony wiadomo, no nie było za bardzo do kogo dograć, Tychy cały czas wychodziły wysoko z pressingiem, no ale w takiej sytuacji jest mnóstwo rozwiązań, możesz wycofać do bramkarza, możesz zagrać wysoką piłkę, przenieść ciężar gry na środek boiska czy na połowę rywala, ale nie oddawać tej piłki przeciwnikowi. I czy to dla ciebie jest taki po prostu sygnał ostrzegawczy, że wiadomo, że tutaj derby, no to tutaj dopiero się będą trzęsły nogi, będzie większa presja, czy po prostu mając już teraz większy wybór, bo jest Uryga i Sadlok niezły mecz zagrał w Tychach, czy może się tak zdarzyć, że Szota, który był jednym z jaśniejszych punktów, odkąd Gula panuje w Wiśle, że akurat derby obejrzy z ławki? Ja bym miał stawiać, to myślę, że tak, bo wiesz co, mam wrażenie, że trener Gula ma już dość takich błędów i błędzików, z których się rodzą bramki. On ma dość takich momentów dekoncentracji. On podobno był
diabelnie wściekły o piątą bramkę dla Śląska Wrocław, gdzie był niechlujnie wyrzucony rzut z autu, złe przyjęcie. I on, ta piąta bramka wydaje się, że nic nie zmienia, ale potem najbardziej był o to wściekły. Nie o ten początek meczu, tylko o to, że ci piłkarze po prostu nie trzymają koncentracji, że zapominają o jakichś tych podstawach. Tak samo narzekał po, nie pamiętam po którym meczu, że on nie wie, co się dzieje z tą drużyną, że na chwilę jakby to myślenie się wyłącza na 3 minuty, a te 3 minuty potrafią być decydujące. Więc myślę, że on zdaje sobie sprawę, że z takich małych błędzików robi się potem wielki błąd w postaci przegranego meczu. Więc myślę, że u niego już koniec tej taryfy ulgowej, w której każdy piłkarz sobie mógł pozwolić na dekoncentrację. On taki słynny gest guli, który ja pamiętam, to jest takie klepanie się w głowę, pokazuje, myślcie, cały czas myślicie, tylko że problem jest taki, że ci piłkarze gdzieś uciekają tymi myślami w trakcie meczu i później to się odbija na wynikach. Mnie martwi jeszcze inna rzecz, ta, którą powiedział przed meczem z GKS-em Tychy Adrian Gula, że tak naprawdę drużyna wykonuje na boisku zupełnie co innego niż było ustalane na odprawach taktycznych. Nie wiem, czy to powoduje stres, czy brak wiary w siebie, czy po prostu gdzieś ci zawodnicy są już tak stłamszeni tą sytuacją, w jakiej się znaleźli, że po prostu już nie myślą tak zdroworozsądkowo, tak na trzeźwo, co należy wykonywać, tylko instynktownie po prostu reagują. Ja myślę, że to jest też taki odpowiedź. Gula strasznie nie chce tych piłkarzy krytykować indywidualnie, nie chce na nich narzekać, ale wie, że oni w tym momencie grają fatalnie. Więc myślę, że to jest taki najwyższy poziom krytyki, na jaki może się zdobyć, czyli powiedzieć, że oni mi nie wykorzystują, nie wykonują moich zaleceń taktycznych, bo tak naprawdę to gdybyśmy pewnie siedzieli z Gulą przy piwie i zapytali panie trenerze, a ten piłkarz. Od razu przy piwie. Ja przypuszczam, ale z Czechem, ze Słowakiem, z Czechem to na ogół przy piwie. Tak, tak. Więc to myślę, żeby nie zostawił suchej nitki na niektórym piłkarzu, ale on po prostu ich broni, nie chce w różnych konfliktów, wie, że strzelanie do nikogo mu nie pomoże, wrzucanie granata do szatni mu nie pomoże, więc on ich broni. Plus jego jest taki, że on sam dla siebie ma też duży kredyt zaufania i u władz Wisły Kraków, więc lepiej, żeby on wziął niektóre sprawy na swoje barki, niż narzekał na piłkarzy, bo też wie, jaka jest sytuacja Wisły. On z tymi piłkarzami będzie musiał się przebujać co najmniej przez ten sezon, bo to nie jest tak, że w zimie on wskaże, że 7 się nie nadaje i potrzebuje 5. No nie, jeżeli tu będą jakiekolwiek zmiany, to tylko i wyłącznie kosmetyczne, bo na to klub będzie stać. Byłoby stać na cokolwiek więcej, gdyby kogoś udało się sprzedać, ale na razie nie zanosi się na to, żeby któryś z zawodników był na sprzedaż, więc wie, że z tym piłkarzami musi ten sezon, dziwnie mówić po 13 kolejkach, że dograć, ale musi się co niektórymi przemęczyć. Więc na pewno nie chce iść z nimi na wojnę i stąd takie delikatne, subtelne powiedzenie, że ci piłkarze jednak nie do końca kumają, o co mi chodzi. No nie będą to na pewno derby, zresztą od kilku lat już nie są oparte o wychowanków, no bo Wiśle to z wychowanków będzie grał najpewniej Uryga, będzie Dawid Szot, o ile znajdzie się dla niego miejsce w składzie, no i kto jeszcze może zagrać? Może jeszcze zagrać Wiśle Kraków. Starzyński na pewno ma szansę. Ale Starzyński nie jest wychowankiem, wiesz, myślę tak o wychowankach. A tak, Stworzowa, tak, on był. Tak, myślę tak tutaj o wychowankach, więc tak naprawdę może iść. No jeszcze Gruszkowski oczywiście. Gruszkowski może zagrać, bo już jest po pauzach za kartki, więc on może zagrać, więc może być maksymalnie 3 wychowanków, więc nie jest to szał. Zresztą nawet w czasach telefoniki, no to więcej wychowanków nie było. Było po prostu więcej klasowych Polaków, reprezentantów Polski. Teraz te składy po obu stronach są zdominowane przez obcokrajowców, ale oba kluby mówią, że mamy akademie młodzieżowe, więc czas pracuje na naszą korzyść, więc miejmy nadzieję, że za parę lat, za 4-5 lat doczekamy takich derbów, w których przynajmniej połowa składu będzie oparta i Krakowi, i Pasów, i Białej Gwiazdy będzie oparta o wychowanków. Czy ta bajka i tak trochę się już przesuwa w stronę tych jednak, może nie aż wychowanków, ale na przykład młodych Polaków, no bo to wiemy za trenera Probierza ostatnie 2 lata, to było granie głównie obcokrajowcami, a tu jest szansa, że wystawi ze 2 Polaków w pierwszym składzie, a jest szansa, że ze 4 będzie miał jakieś ważne role odegra w tych derbach. To samo się dzieje w Wiśle Kraków, więc o ile wychowywanie piłkarzy swoich jest długofalowym procesem, to będzie trwało i trwało, tak już to zerkanie chociaż na polski rynek wygląda trochę lepiej, no bo no pamiętamy derby, w których grało na przykład po 4, góra 5 Polaków łącznie na boisku było, a teraz no jest szansa, że będzie ich znacznie więcej, więc mam wrażenie i to głównie za sprawą Krakowi i w tym momencie trzeba, nie trzeba,
pewnie kibice Wisły nigdy nie uznają, że trzeba, ale jeżeli ktoś trzyma kciuki za polską piłkę, no to niech ta Krakowia gra lepiej z polskimi, z tymi młodymi polskimi chłopakami, no niż po prostu z zaciągiem 10 obcokrajowców, a pewnie byłoby ich 11, gdyby przepisy tego nie zabraniały, więc jest paru Polaków, będzie na boisku, na których będzie można oko zawiesić. Jeszcze nie są to wychowankowie w dużej mierze, no ale tak jak na szybko liczę, to jest szansa, że tak co trzeci na murawie, to może być Polak. Czy ty się spodziewasz, że tu może, czy to mogą być derby grane trochę na remis? No bo tak, z jednej strony Wisła nie jest pewna swojej formy, nawet w Mielcu mimo tej wygranej 3-1 pełno błędów w obronie. A Krakowia z kolei przy Reymonta, to ona takie dobre zawody to zagrała po raz ostatni. Jak sobie przypominam, no to tak za Wojciecha Stawowego tuż po awansie, po powrocie pasów do Ekstraklasy, gdy rozpędzona Wisła Henryka Kasperczaka, wszyscy się spodziewali, że mecz będzie jednostronny, pogrom Krakowi, a Wojciech Stawowy chyba przed tymi derbami wziął piłkarzy na bitwę pod Grunwaldem. Nie, to przegrał 0-3, jak był na Krzyżakach, to przegrał 0-3. Ale to przegrał 0-3, Jagiełło. Te pierwsze derby przy Reymonta po powrocie pasów do Ekstraklasy tak zakończyły się bezbramkowym remisem, mimo że Krakowia grała przez ostatnie pół godziny bez wyrzuconego za czerwoną kartkę Marka Bastera, o ile dobrze pamiętam, ale tak chyba było. I wcale nie było gorszym zespołem, po prostu gdzieś agresywnością, zaciętością nadrobiła te braki w wyszkoleniu technicznym, które to były na pewno atuty Wisły Kraków. Czy spodziewasz się, że teraz też może być taki bardziej mecz na 0-0, no bo wiadomo, no to ewentualne 0-0 to nikogo tak naprawdę, zresztą no nie spodziewam się żadnych zawirowań wokół Michała Probierza, no bo on już się wydostał z niejednego piekła w Krakowie, już nawet tego związanego z własną rezygnacją, no ale gdyby Wisła przegrała, no to Adrian Gula może by nie został jeszcze zwolniony, natomiast na pewno by się wokół niego zrobiło ciepło. To jest tak, ja nie wierzę w to, że Probierz czuje krew w tym momencie, to w ogóle nie mam co do tego wątpliwości. I on a tak odniosłeś wrażenie takie po tej konferencji, tak? Nawet nie po konferencji, chociaż ciekawą rzecz powiedział Probierz, że odkąd on jest tutaj w Krakowie, a to jest chyba już jakoś 5. rok, to mówi, że nie wie, czy z którymkolwiek trenerem Wisły zagrał 3 razy derby. On mówi, oni tam non-stop zmieniają trenerów. Mówi, co, ja z jednym nie zagrałem nawet 3 razy. No bo tak, no był Chybala, był Skowronek, z Chybalą zagrał raz, ze Skowronkiem chyba 2 razy. Teraz zagra z Gulą, wcześniej ze Stolarczykiem. Może ze Stolarczykiem 3 razy zagrali, to może by się zdarzyło, że zagrali 3 razy, ale rzeczywiście no, trzeba oddać Krakowi, że wychodzi to lepiej bądź gorzej, no, ale ten Probierz tam jest, a Wisła cały czas szuka i znaleźć nie może tak naprawdę. Jeżeli można było w jakimś okresie dobrym, no to był czas za trenera Stolarczyka, duży fragment i nic poza tym na razie. Więc ale jakby Probierz ma swój pomysł na ten mecz i Probierz czuje, że jest w stanie ugryźć tą Wisłę, to na pewno. I wracając jeszcze do dobrych meczów w Krakowi, to tamten może nie był fenomenalny, ale pamiętajmy jednak, że Probierz w końcu wygrał na Wiśle w sezonie 2019, chyba 2020, prawda? Po bramce Sergiu Hanki taki był gol chyba po rykoszecie. Więc wygrał, więc trzeba mu oddać to, że bo zawsze przed każdymi derbami mu wypominaliśmy pewnie też my, że jeszcze Wisły nie pokonał, a to trzeba mu oddać, że jednak przy remontaż wygrał. Wtedy i myślę, że mu się to spodobało, takie wygrywanie przy Reymonta i pewnie bardzo chętnie chciałby to powtórzyć w niedzielę. A czy ty nie sądzisz, że w Wiśle może być taki problem w związku z tym, że ta drużyna jest dużo bardziej przebudowana latem niż Krakowia, że dla wielu tych przybyszów z zagranicy to świadomość tego, jak te derby w Krakowie, jaką one mają wagę, nie do końca musi być taka duża, no bo ja przy całym szacunku dla chłopaków, którzy przyszli tu z Ligi Czeskiej, czy Słowackiej, czy z Węgierskiej, tak jak Szkwarka ostatnio grał na Węgrzech, no to jednak no tam, no są tam derby, ale nie mają ani takiej tradycji, ani takiej zaciętości jak te krakowskie. No tak, no czy to jest problem? Może ktoś trudno powiedzieć, że to jest mniejszy bagaż tak naprawdę tego typu rzeczy. Ja myślę, że Wisła ma w tym momencie dużo więcej problemów niż myślenie o tym, czy piłkarz wie, czym pachną derby, a czym nie pachną, bo ja w tym momencie cały czas, nawet po tym meczu w Tychach, uważam Wisłę za drużynę porozbijaną. To jest drużyna porozbijana i albo ona się weźmie w garść, w kupę, ale zaczynam coraz bardziej wątpić w to, że ona bez jakiegoś okresu, jakiegoś mikrocyklu, bez jakiegoś wstrząsu, bez czegoś konkretnego nie jest w stanie się pozbierać z dnia na dzień.
Oczywiście, że derby Krakowa nam nieraz pokazywały, że ten, który był faworytem, czasami tak obrywał ze 2 albo 3 do 0, więc nie chcę iść w truizmy, że rządzą się swoimi prawami, ale no jeżeli bym miał stawiać jakąś kasę, no to w tym momencie, jeżeli ktoś by zobaczył ostatnich 5 meczów Wisły i 5 ostatnich Krakowi, no to kurs to co najmniej 3 razy tyle na Krakowie. No tak, ale jak sobie przypomnisz, identyczną sytuację mieliśmy na wiosnę, gdzie drużyna chybali już, gdzie miała drużyna dość chybali i po prostu przed derbami wyglądała koszmarnie, a jednak przyszedł ten kwiecień, przyszły derby. No i skończyło się takim polubownym 0-0 jednak, prawda? Więc tutaj też mi trochę taką analogią do tamtego okresu mi tu pachnie. Oczywiście różnica jest taka, że nie podejrzewam, żeby drużyna była w stanie grać przeciwko takiemu poczciwemu człowiekowi, jakim jest Adrian Gula. No to jest absolutnie przeciwieństwo Petera Chybali. No ale fakty obiektywne są takie, że gdzieś tej formy nie ma po prostu, że ta forma może była gdzieś do sierpnia jeszcze, tak gdy przyszło jeszcze to zwycięstwo nad Legią, ale umówmy się, Legia wtedy była tuż po meczu ze Slavią Praga, opromieniona w szapańskich nastrojach po awansie do Ligi Europy. A teraz po prostu to jest takie tylko i wspomnienie tamtej Wisły. I tak, żeby się coś odmieniło tak w 3 dni, no to ja takich zdroworozsądkowych, powiem ci szczerze, argumentów nie znajduję. No bo tak, jest Biegański, który... No, to właśnie ten mecz w Tychach to pokazał, w jakiej sytuacji jest dzisiejsza Wisła Kraków. Że bramkarz musi dokonywać cudów, obronić 100% sytuacje, żeby drużyna dojechała i wygrała po prostu jakiś ważny mecz i awansowała w pucharze. Zresztą podobnie w pierwszej rundzie Pucharu Polski ze Stalą w Mielcu, też przy stanie 0-0, tam Stal jechała ze 2 razy sam na sam, dalekimi wyjściami Biegański gasił te pożary. Ale nie wiem, czy tak co 3 dni, czy co 3-4 dni jest w stanie ten młody bramkarz tak ratować ten zespół. A niestety to, że Maciek, podobało mi się, że Maciek Sadlok tak naprawdę w sposób dojrzały rządził tą obroną, kierował, namawiał do bliższego krycia, ale mimo tego, że on pokrzykiwał na kolegów, to mieli też a niewiele sytuacji po prostu. Powstały, nawet okazuje się, że zespół nie musi być Wisła Płock, wystarczy GKS Tychy, który po prostu też stwarza groźne sytuacje po stałych fragmentach gry i tylko brakowało mu po prostu tak skutecznego strzelca, jakiego miała Wisła Płock w osobie Sokulskiego. Więc tutaj po prostu nie widzę argumentów takich piłkarskich, które by mogły spowodować, że nagle Wisła zagra dobrze i wygra ten mecz. To prawda, wspomniałeś trenera Chybale i to 0-0 ostatnich derbach przy remonta. Jak sobie teraz tak pomyślę, to gdybyśmy tylko wsadzili innego trenera, czyli wiedzieli, jaki charakter Chybali, to wygląda dokładnie tak samo. Czyli dobry początek, dobre mecze i potem blamarze, bardzo słabe spotkania. Tylko że wiemy, że za Chybali to wynikało z tego, że drużyna miała go dość, chemii nie było i można było mieć czasami mieć wrażenie, że Chybala gra nawet przeciwko Wiśle, patrząc przede wszystkim na jego stosunki z Kubą Błaszczykowskim. Tak w tym momencie widzimy, że jednak no, piłkarze Wisły byliby wariatami, gdyby grali przeciwko Guli. No więc kolejne raz przychodzi pytanie, no, czy ci piłkarze, no, czy wiecznie są słabi ci trenerzy, czy oni muszą być zmieniani, tak jak to mówi Probierz co roku, czy co drugie derby, no, czy jednak coś nie gra w tej szatni Wisły Kraków, no bo to w tym momencie są takie rzeczy absolutnie niewytłumaczalne. Zaledwie zminęły 2 lata od tych derbów wygranych przez Probierza przy Reymonta 1-0, o których wspomniałeś. I zatrważające jest nie tylko to, że ci trenerzy się ciągle zmieniają, ale w tej chwili jak spojrzałem na skład z tamtego meczu, to wyobraź sobie, że jest tylko jeden piłkarz, który gra w Wiśle Kraków. Maciej Sadlok. No jest jeszcze w kadrze Buchalik, ale w ogóle nie jest brany pod uwagę nawet do szerokiej kadry meczowej. A tak to jest po prostu taki przemiał, że głowa mała tam po prostu nawet. No jeszcze Serafin Szota był wtedy i Dawid Szot byli wśród rezerwowych, ale nie weszli. A tak to cała reszta piłkarzy to już jest po prostu passé jako Wisła Kraków. Łącznie z tym, że Paweł Brożek był wtedy jeszcze kapitanem i właściwie jedynym napastnikiem, bo Maciek Stolarczyk ustawił drużynę w systemie 1-4-5-1. I faktycznie taką sprawiedliwość, wiecznie, często mówi się, że to Probierz przemiela tymi piłkarzami, że ich wrzuca, że bierze 10, wywala 10, 3 odchodzi, 5 skłóconych i tak dalej, i tak dalej. I ta Krakowia nie ma stabilizacji, a tutaj popatrzyliśmy 2 lata wstecz i okazuje się, że
no, że w Wiśle Kraków jest to samo, jest ten sam problem. I problem też jest też taki, że przez te 2 lata przemielono iluś tam zawodników i po pierwsze nie było wśród nich wybitnych piłkarzy, bo jako jedyny został sprzedany Mateusz Lis za godziwe pieniądze. I po drugie nie było też od tych 2 lat wyniku, bo żadnym wynikiem jest to, że Wisła sobie 3 kolejki przed końcem zapewnia utrzymanie. Więc jednak to są wszystko powoli lata stracone i wygląda na to, pachnie tym, przynajmniej po tej rundzie, po tych 13 meczach, że śmierdzi kolejnym pół roku straconym. Może to jest tak, że ta drużyna potrzebuje wstrząsu, no ale ile można potrząsać? No jak się potrząsa Coca-Colą, to w pewnym momencie ona eksploduje. Więc nie chciałbym być w skórze tych, którzy zarządzają w Wiśle, ale jeżeli by zrobił taki rachunek sumienia, to tak jak mówisz, wystarczające by było spojrzenie na te derby przegrane przy Raymonta i to jest rachunek sumienia. I które miejsce zajmowała Wisła, jakie miała wyniki i ilu piłkarzy przemieliła? I ilu trenerów? Natomiast Krakowia też lubi mieszać w składzie, lubuje się w sprowadzaniu tych obcokrajowców, ale jednak przez te 2 lata stabilizację w składzie zapewniają Siplak, Hanka, który strzelił tę bramkę wtedy, prawda? No Lopez sprzedany z korzyścią do Legii Warszawa, więc ten. Ale jest też Lusiusz, prawda? Nadal. Rupa sprzed... pewnie. Proszę? Rupa. Rupa jest, tak. Czwarty zawodnik i wszedł z ławki Piszczek, czyli mamy 5 zawodników, którzy grają, a jeszcze Van Amersfoort, 6. Pele Van Amersfoort grał wtedy w tym meczu też. Więc 6 zawodników, właściwie parę miesięcy temu dopiero wyleciał skłócony z klubem Dytiatiew. No to jest zawodnik, który tak naprawdę na parę dni temu tak opuścił pasy. No i podobnie gdzieś tam na fali tego koronawirusa się nie porozumiał klub z Januszem Golem, który był wtedy kapitanem, jedną z ważniejszych postaci, no i też odejście Mateusza Wdowiaka, które miało bardziej podłoże związane z tym, że piłkarz nakłaniany przez menedżera nie za bardzo chciał przedłużyć kontrakt z pasami, no ale teraz sobie radzi w Rakowie Częstochowa całkiem nieźle i bardziej bliżej ma do Mistrzostwa Polski niż grając z pasa. No ale naliczyliśmy 5 zawodników, którzy, czyli tak naprawdę no, probierz jak chce, to może wystawić połowę składu tego, który miał 2 lata temu, gdy wygrywał przy Reymonta. A Wiśle, no to no, sam Sadlog i, no, i z ławki i Ławkowicze, którzy wtedy nie powąchali murawy Szot i Szota. No tak, dobra. Przypuszczam, że u probierza jakby ta liczba transferów była wyższa, bo takich różnych dziwnych... To na pewno. ...obcokrajowców, jakich ściągał ten probierz i na pewno jest sporo, no ale jednak... Wychodzi na to, że wszystko co złe w krakowskiej piłce to niekoniecznie Krakowie, jeżeli chodzi o taką politykę transferową, żeby tak jeszcze oddać sprawiedliwości, no to ostatnie lata dla Krakowi też nie są zbyt udane i to może być jakieś pocieszenie dla Wisły, no niewielkie pocieszenie dla polskiej piłki. No tak, też aż do meczu wygranego w Tychach, który był o nietypowej porze po godzinie 12:30, no to też te bilety na derby, zazwyczaj bilety na derby to one tak były, tak się sprzedawały, że już 2-3 dni przed meczem to już nie pozostawała żadna sztuka, a teraz szły trochę jak krew z nosa. Pewnie to się trochę zmieniło po tej wygranej, bo zawsze zwycięstwo buduje atmosferę, no ale też ja sobie nie wyobrażam, żeby jednak grane cały czas w niezłej pogodzie, żeby cały czas, bo to nie będzie, mrozu nie będzie, na niedzielę jest zapowiadanie na dobra pogoda, żeby nie było kompletu po prostu w derbach. Ja bym miał dzisiaj obstawiać, nie pamiętam, ja tam jak sprawdziłem licznik, to chyba był na 13 tysiącach. Ale no 13 z kawałkiem chyba tak było. Tak. Ja bym miał obstawiać, to ja myślę, że kompletu nie będzie, że jednak kibic często idzie za wynikiem. Oczywiście derby, swoje prawa i tak dalej, ale ten wynik jest tak fatalny, że ja przypuszczam, że maks nie będzie. Krakowia dostała 1000 biletów, próbuje rozprowadzać między swoimi kibicami, no można się spodziewać, raczej pewne jest, że będzie ich 1000 tych kibiców, że wykorzystają wszystkie bilety, ale myślę, że nie znajdziemy prawie 30 tysięcy chętnych, którzy kupią bilety po stronie Wisły Kraków, bądź nawet po stronie krakowskiej piłki, no bo nie każdy musi być kibicem akurat Wisły idąc na tamte sektory, więc wydaje mi się, że może być z tym problem. No teraz widzę, że sprzed 24 godzin było 14 tysięcy biletów sprzedanych. No tak, no to 14, powiedzmy, że tam największa jeszcze sprzedaż może być piątek, sobota, niedziela, więc no gdzieś koło 7 tysięcy
7 tysięcy może jeszcze zejść, czyli, no, czyli nie będzie kompletu, będzie 20 parę tysięcy, no bo ja ustawiam tak 25-27 tysięcy, tak. No bo ci najbardziej zainteresowani, no to już te bilety mają, ci, albo mają już nawet karnety, więc ich już się nie liczy, natomiast pozyskiwanie tych średnio zainteresowanych, no idzie słabo, no bo faktycznie to oni patrzą nie tylko na wyniki, ale też patrzą na grę, a tu nie ma ani jednego, ani drugiego tak naprawdę. I gdzieś jak robiliśmy programy po wygranej z Legią Warszawa, czy nawet po remisie z Legią Gdańsk, no to rozmawialiśmy o tym, czy Wisła może być w top 3, a dzisiaj no, jesteśmy już na takim etapie, że zastanawiamy się, czy Wiśle grozi, żeby być w tej trójce spadkowiczów. Także, tak, tylko wtedy studziliśmy to wszystko, tak staraliśmy się taką chłodną wodą, a tu okazuje się taki kubeł absolutnie mroźnej wody wylano na głowę kibiców Wisły, no bo te wyniki są fatalne. Na 21 możliwych punktów w lidze Wisła zdobyła 4. To jest katastrofalny wynik, a więc no, tylko można się, jakby kibice Wisły mogą się tym pocieszać, że po prostu, że może po prostu derby będą tym innym meczem niż zawsze. A tak, żeby szukać plusów, to co byś wymienił przed tym meczem, że może jednak gdzieś po prostu zacznie stawiać gula na tego Starzyńskiego, który miewa niezłe momenty w grze, no, ale no, tutaj jeżeli grasz na pozycji czy na prawym skrzydle, czy podwieszonym, czy jako napastnik, no to musisz mieć liczby, a on tych liczb po prostu nie ma jeszcze. No, ofensywa to z jednej strony jest duży problem Wisły Kraków, no defensywa to jest to samo. Jakby naprawdę, no, jeżeli szukać jakichś plusów dla Wisły, to naprawdę trzeba już jeździć po takich irracjonalnych argumentach, na zasadzie swój stadion, zaangażowanie, świadomość derbów i tak dalej, no bo no, piłkarsko tutaj nic za Wisłą Bo że gorzej nie być już nie może, prawda? No, ja, no, wiesz, no, naprawdę to jest okres jak za Petera chyba, ale kiedy Wisła obrywała jak leci, tylko wtedy było wiadomo, że ten układ nie może wypalić. Dziś jakby mamy nadzieję, że to da radę, ale nie wiadomo jak to się skończy, no bo no, myślę, że sam trener Gula po prostu rozkłada ręce i nie wie, co jest grane. Odpaliłem tabelę według dat u Mogiela na 90minut.pl, biorąc pod uwagę wszystkie mecze ligowe od 1 września. I wiesz, jaki jest efekt? Zgadnij, gdzie jest Wisła Kraków. Ostatni. No nie jest ostatnia, jest nie. Trzecia od końca, ale jest w strefie spadkowej. Ma tylko te rzeczone przez siebie 4 punkty zdobyte w 7 meczach. Gorsza jest tylko w tym okresie Legia Warszawa z 3 punktami i Warta Poznań, która sięgnęła już po nową miotłę, bo ma tylko 2 punkty. I to pewnie Legia, która zagra mniej niż 7 meczów pewnie. Nie, też wszyscy zagrali tu akurat z tego dołu 7. Więcej ma tylko od 1 września Raków Częstochowa i Radomiak, bo mają po 8. Natomiast no faktycznie nawet Górnik Łęczna, którego już niektórzy pogrzebali, już że po prostu już jest, że tak naprawdę czeka tylko na egzekucję, ma nawet 5 punktów zdobytych w tych 7 meczach od września. Termalika ma 8 punktów w 7 meczach. Piast Gliwice 8 punktów. I tam już pozostałe kluby od 9 zwyż, więc no więc naprawdę no strach się bać. No w 7 meczach 4 punkty, no to najwyższa pora zacząć coś punktować, bo wiadomo, można oddać trenerowi Guli, że on spowodował, że drużyna nie splamiła honoru w Pucharze Polski, bo przejście już tak naprawdę tych 2 rund powoduje, że jesteś w 16 najlepszych zespołów w Polsce, jeśli chodzi o Puchar Polski, a to oznacza, że tak naprawdę jesteś już w tej takiej zawężonej starej PKO BP Ekstraklasie, bo dzisiaj mamy w niej 18 zespołów. I teraz jak już by się okazało, że nie wejdziesz do ćwiartki, no to nie ma dramatu, po prostu możesz trafić na kogoś lepszego. No ale w lidze no też trzeba punktować, żeby jakoś dziwnym trafem te grudnie Wisły Kraków, a ten grudzień się zbliża też, mamy dopiero początek listopada, ale grudzień się zbliża wielkimi krokami i od 18 roku te grudnie to są same po prostu czarne doniesienia. Albo gdzieś tam pani prezes Sarapata z gangsterami na trybunach wyprowadzanie gdzieś w reklamówkach biletów do
do grup pseudokibicowskich albo Wanna Lee. Później znowu Maciej Stolarczyk z ostatnim miejscem w tabeli po porażce z Arką Gdynia. Zwolnienie Stolarczyka, przyjście Skowronka. Rok później też znowu zniżka formy ze Skowronkiem. Przychodzi Chybala i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał, żeby kibice Wisły doczekali takiego spokojnego grudnia, w którym sobie będą mogli powiedzieć: nie walczymy o Mistrzostwo Polski, nie walczymy o puchary, no chyba, że przez Puchar Polski, ale dół tabeli, ta trójka spadkowiczów nam nie grozi, bo jest bezpieczna przewaga punktowa. A na razie to zanosi się na to, że po prostu tam gdzieś się to może zacieśnić. Kibicowi Wisły to chyba się już teraz nie życzy wesołych świąt, tylko po prostu normalnych świąt. Nie? One będą w miarę normalne, a nie takie smutne i przygnębiające w dole tabeli, zastanawiając się. Pamiętam, jak był taki mecz już na LKS-ie, gdzie ta cała ważna świta Wisły przyjechała zimną, mróz i tam Wisła wygrała na tym LKS-ie. I to była taka wielka radość, bo zaraz gdzieś wyszła nad kreskę Wisła. No to były takie rzeczy, no, czego się jakby przy remontach się nie pamięta. No to takie trochę nie ta zabawa, nie tak to wyglądało. No ale no, trochę Wisła no, sama sobie jest winna, no, nie ma co ukrywać. I piłkarze, i trenerzy, ludzie, którzy zarządzają tym klubem, bo wiesz co, no, mi cały czas w głowie jakby huczy to, gdzie Wisła była w 2020 roku, grając derby z Krakowią. Co się stało z tym klubem, co się stało z tą drużyną i gdzie ona z powrotem jest? No dokładnie tak. No będzie to wspaniały mecz, proszę Państwa, niedziela, godzina 20. Zapraszam wszystkich do oglądania, czy to na żywo, czy w telewizji. Piotrek, na koniec powiedz jeszcze, jaki jest Twój typ na wynik z Wielkich Derbów Krakowa. Obstawiam remis i mam nadzieję, że będzie bramkowy, takie 2-2, niech by to było po fajnym meczu. No ja aż takich fajerwerków nie widzę, ale myślę, że będzie 1-1, bo Wisła na pewno nie zagra defensywnie i powinna coś strzelić, ale przy tej defensywie, jaką ma, a z kolei Krakowia to jest drużyna, która w powietrzu jest jedną z lepiej grających w powietrzu drużyn w Ekstraklasie, też może coś strzelić po stałym fragmencie gry, więc stawiam, że będzie 1-1 i będzie po prostu dwóch rannych, a jak to mawiał były prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, lepiej dwóch rannych niż jeden zabitych, bo to pozwoli obu trenerom na dalszą pracę, na rozwijanie tej gry. Bo w Wiśle Kraków na dzisiaj nie możemy niestety powiedzieć, że ta gra jest po prostu rozwijana. Jest człapanie po kolana w błocie i najwyższa pora wyjść przynajmniej tak, żeby je mieć po kostki, bo wtedy jest łatwiej ruszyć z miejsca. Prawda. Dziękujemy serdecznie. To tyle w jasnej stronie Białej Gwiazdy. Po meczach z Wisłą Płock przegrana 0-2, z GKS-em Tychy druga runda Pucharu Polski wygrana 3-1 na wyjeździe i przed Wielkimi Derbami Krakowa, które już w niedzielę. Dziękuję serdecznie Piotrkowi Jaworowi, staremu ekspertowi programu. Dziękuję bardzo i przy okazji jeszcze zapraszam na poniedziałek na 17:30. Dokładnie. Ja się wybieram do Hiszpanii, reprezentacja Polski. Takie obowiązki mnie czekają, więc Piotr będzie miał przyjemność prowadzić jasną stronę Białej Gwiazdy w moim zastępstwie. Kogoś z gości sobie wymyśli i już w normalnej scenerii naszego studia jasnej strony Białej Gwiazdy porozmawia o tym meczu i będziecie mogli zadawać pytania. Dzięki i serdecznie kłaniam się, do zobaczenia, do usłyszenia.